tak szeroką plażę, to Jastrzębia Góra czekała więcej niż 20 lat, wydaje mi się. Ja nie pamiętam tu w tym miejscu takiej plaży. W ostatnich latach to nie było tutaj praktycznie w ogóle plaży, poza paroma wysypkami. Także do schodów praktycznie dochodziła woda. Miało to też swoją atrakcję, ale turystycznie no, było to bardzo, bardzo niepożądane przez nas. Turyści bardzo zadowoleni, mieszkańcy też zdziwieni. Ci najstarsi, jak się z nimi spotykam, rozmawiam i pytam, czy byli na plaży, no to mówią, że w tak krótkim czasie uzyskać taki efekt, to jest niesamowite. Także wielkie podziękowania dla Urzędu Morskiego. No i te lata próśb mieszkańców na zebraniach wiejskich, na spotkaniach właśnie z burmistrzem dały mega rezultat, dały nam zabezpieczenie na przyszłe lata, jeżeli chodzi o miejsce na plaży dla turystów. Przybyło 2 miliony metrów sześciennych plaży na terenie gminy Wałacławowo w tych dwóch miejscowościach. Przede wszystkim poszerzyły się plaże, które były bardzo wąskie, albo ich w ogóle nie było. Mówię tutaj o fragmencie Ostrowa i Jastrzębiej Góry. Dzisiaj plaże są bardzo szerokie, można powiedzieć najszersze na polskim wybrzeżu. Miejscami dochodzą do 120 metrów szerokości. Takich plaż na terenie gminy nie było przez ostatnie kilkadziesiąt lat, także uważam, że inwestycja, mimo że wymagała wielu wyrzeczeń i również emocji ze strony mieszkańców i cierpliwości, za co chciałbym podziękować, na pewno przyniesie dużo pozytywnych, wymiernych skutków w najbliższe lata. Nie będzie już tej obawy, że turyści nie będą mieli gdzie wypoczywać, tylko będziemy mogli się chwalić, że jest bardzo dużo miejsca, żeby tych turystów jeszcze przyjechało do naszej gminy więcej. Thank you.